dzisiejszy aceranek z dość nietypowego miejsca, a mianowicie jestem na dawnym ateńskim Areopagu. Jak słyszycie jakieś głosy, no to dlatego, że sporo ludzi tutaj jest i sporo ludzi zwiedza to miejsce, chociaż chyba nie bardzo rozumieją, jakie to miejsce ma znaczenie dla rozwoju chrześcijaństwa w całej Europie. Jak mówią nam dzieje apostolskie, tutaj do tego miejsca swego czasu przybył apostoł Paweł. Miejsce nie jest zbyt wielkie. Chyba to jest też zaskoczenie dla tych, którzy są tu po raz pierwszy, ponieważ długości być może 80 do 100 metrów, szerokość maksymalnie 50 metrów i wokół były ustawione posągi różnego rodzaju bóstw, w tym właśnie posąg nieznanego Boga. I apostoł Paweł, kiedy znalazł się w tym miejscu i znalazł się tam nieprzypadkowo, możemy powiedzieć, że świadomie wybrał sobie to miejsce, ale z drugiej strony nie ulega wątpliwości, że Duch Święty go w to miejsce posłał. To apostoł Paweł wykorzystał fakt, iż stał tam posąg nieznanego Boga i rozpoczął nauczanie o Jezusie Chrystusie właśnie od wskazania na ich niezwykłą pobożność, która sprawiła, że nawet nieznanemu Bogu potrafią oddawać cześć. Na tyle intrygująca była wypowiedź Pawła, że wokół zgromadziło się wielu ludzi i słuchali, co apostoł ma do powiedzenia. Słuchali tak długo, aż apostoł powiedział o zmartwychwstaniu Chrystusa. Wtedy uznali, że po prostu opowiada bajki, ponieważ wszystkim wiadomo, że nikt z martwych nie powstaje. Czasami czyta się komentarze dotyczące wizyty apostoła Pawła na ateńskim Areopagu i można przeczytać, że apostoł poniósł tam porażkę, czy nawet klęskę, bo intelektualnie próbował przekonać filozofów greckich do tego, aby uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Ale jeśli przyjrzeć się zarówno temu miejscu, jeśli przyjrzeć się, jak niewielu ludzi było zgromadzonych na tym miejscu, bo tych osób mogło być kilkadziesiąt, powiedzmy optymistycznie, że było ich 100. To jest wszystko. I wiemy, że kilka osób, czyli dobre kilka procent z tych ludzi uwierzyło Jezusowi Chrystusowi. Ale apostoł odniósł o wiele większy sukces tam w głoszeniu Ewangelii, niż się czasami ludziom wydaje. Dlatego, że jak mówią dzieła apostolskie, uwierzył człowiek, którego nazywano Dionizem Areopagitą. Cóż to oznacza? Nie możemy tego powiedzieć z całą pewnością, ale można powiedzieć, że przydomek Areopagita świadczył o tym, że to był częsty bywalec tego miejsca. Można powiedzieć, że potroszę taki lider tego miejsca, taki człowiek, który być może prowadził dyskusję, być może oprowadzał tych gości, którzy po raz pierwszy się pojawili w Atenach. Człowiek, który miał widocznie na tyle dużo czasu, aby poświęcić go pobytowi na Areopagu, a więc musiał być też człowiekiem w miarę zamożnym. A skoro tak, to pewnie był człowiekiem wpływowym. Ja wiem, że ktoś może to wszystko podważyć, co powiedziałem, ale musiałby wtedy wyjaśnić, skąd temu człowiekowi przyznano taki przydomek Areopagita, bo to nie był przypadkowy przydomek i musiał z czegoś wynikać, ale zostawmy to. Wiemy, że w następstwie głoszenia Ewangelii przez apostoła Pawła tenże człowiek i kilka innych osób poszło za Pawłem. I tak rozpoczęła się budowa kościoła, pierwszego kościoła chrześcijańskiego w Atenach. To prawie 2000 lat temu. Kiedy stoi na szczycie Areopagu, to jest właściwie taka
płaska skała. Całe Ateny są na dole. Właściwie teraz patrzę na stare Ateny, na te resztki, które z nich pozostały. I tak sobie myślę, kochani, że kiedy apostoł stał na tym płaskowyżu i patrzył w dół, to na pewno w duchu modlił się: Panie, pozwól, aby w tym miejscu, tak istotnym dla świata, w którym żyjemy, pojawił się Kościół i żeby z tego miejsca rozlewało się światło po całym Imperium Rzymskim. Spełniło się to pragnienie Pawła i taka modlitwa została wysłuchana, chociaż wiemy też z dziejów apostolskich, że Paweł nie był zbyt skory do tego, aby przeprawić się z Azji Mniejszej, czyli dzisiejszej Turcji, do Europy, czyli w tym przypadku do Macedonii i do Achaii, czyli głównie dzisiejsza Grecja. Pytanie, czy my mamy takie pragnienia? Czy my mamy taką modlitwę w sercu? Czy my też wołamy do Boga? Mówimy: Panie, oby w tym miejscu pojawiło się coś na tyle dużego, że będzie można z tego miejsca rozlewać Twoje światło wszędzie, gdziekolwiek zechcesz. To nie musi być duża miejscowość. To nie musi być wielkie miasto. To może być nawet mała wioska, która zasłynie z tego, że tam w tej wiosce większość ludzi uwierzyła Jezusowi Chrystusowi, że ludzie ci żyją w miłości, w pokoju, że ludzie ci żyją w radości. I wielu, wielu ludzi będzie przyjeżdżało, będzie się modliło z tymi ludźmi, będzie zabierało swoje błogosławieństwo do innych miejsc, tam gdzie mieszkają, tam gdzie są ich zbory i kościoły. Nie myślmy więc w ten sposób, że gdybyśmy mieli duże miasto, prawdopodobnie gdybyśmy mieli duże miasto, to niczego byśmy nie dokonali. Dzisiejsze duże miasta są przeżarte złem, przeżarte grzechem. Tak jak kiedyś Ateny były przeżarte złem i przeżarte grzechem. Wczoraj przydarzyło mi się na wieczorem nabożeństwie, a właściwie po jego zakończeniu, coś bardzo dziwnego. Kiedy schodziłem z chóru, ponieważ tam była taka możliwość, schodziłem po schodach i modliłem się: Panie, abyś dał w moim mieście, dał nam wielki zbór, z którego światło rozleje się po całym mieście, a później po całym kraju. I nagle w kieszeni zapikał mi telefon. Wyciągnąłem go z kieszeni i wyświetliła mi się tapeta, na której było napisane słowo, które wielu z nas zna: rozkoszuj się swoim Bogiem, a Pan ci da to, czego pragnie twoje serce. I tapeta nagle przewinęła się, pojawiła się następna. Chciałem wrócić do tej tapety i cofnąłem, co każdy z nas by zrobił. Wiecie, parę razy próbowałem, nie wróciłem, nie dało się wrócić do tego. Bardzo ciekawe zdarzenie. Ja wiem, że ktoś powie, że to takie nadduchowe myślenie, ale ja nie należę do ludzi, którzy są nadto duchowi. Staram się chodzić twardo po ziemi i staram się jednocześnie mieć głowę gdzieś tam w niebie. Umownie to nazwijmy, gdzieś tam w niebie. Jeśli była to Boża zapowiedź, która jest uwarunkowana: rozkoszuj się Twoim Bogiem. Cały wieczór wczoraj zastanawiałem się, czy ja się rozkoszuję swoim Bogiem. Co to w ogóle znaczy, rozkoszować się swoim Bogiem? Często czytamy ten fragment, ale czy rozumiemy ten fragment? Co on mówi nam tak naprawdę? Co nam daje rozkosz w tym życiu? Gdyby Bóg dawał nam rozkosz, nie szukalibyśmy niczego innego. Gdyby Bóg dawał nam prawdziwą rozkosz, nie bylibyśmy zainteresowani, aby wtedy, kiedy zbiera się Kościół, być na zakupach, być na koncertach, być na łonie natury, być z
z rodziną, być ze znajomymi i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ Bóg jest wtedy pośród moich braci. Przechadza się pośród nich. Nie próbuje dyskutować z tymi, którzy od razu podniosą głos i powiedzą, a co Bóg z nami nie jest? Wasza sprawa. Nie chcecie słuchać, nie słuchajcie. Ale ja wiem, co mówię. Kiedy apostoł Piotr głosił kazanie, czy w Jerozolimie oprócz tych, którzy zgromadzili się wtedy na wysłuchanie tego kazania, byli wszyscy wierzący? Na pewno nie. Na pewno nie. Czy byli wszyscy, którzy gotowi byli uwierzyć? Na pewno nie. Skąd to wiem? Z Biblii. Ponieważ kiedy apostoł głosi pierwsze kazanie, nawraca się 3000 ludzi, ale jakiś czas później apostoł znowu głosi kolejne kazania i Biblia mówi, że liczba wierzących wzrosła, mężczyzn wierzących wzrosła do 5000. A więc byli jeszcze tacy, którzy wtedy nie byli. Nie byli na tym zgromadzeniu. Czemu Duch Święty ich wtedy nie przyprowadził do wiary? Czemu Duch Święty przyprowadził ich na kolejne kazanie Piotra? Pomyślcie, kochani, zanim zaczniecie bronić straconej sprawy. Jest to prawda styczeń, ale piękna pogoda. Nie wiem, ile jest stopni, ale tak wygląda na to, że około 15-18. Piękna panorama, ale to już nie to miasto. Chociaż są tutaj ludzie wierzący, chociaż jest tutaj więcej wierzących w Grecji jak w Polsce, bo populacja Grecji to ledwie 10 milionów, nasza 4 razy większa, a wierzących ewangelicznie jest tutaj przynajmniej 100 tysięcy. To policzcie sobie, to według tych samych statystyk musiałoby u nas być około 400-500 tysięcy ludzi wierzących ewangelicznie w Jezusa Chrystusa. Jest nas raptem 50 tysięcy, może ciut więcej. Dokąd zmierzamy my Polacy? Dokąd zmierzamy oprócz tego, że lubimy się kłócić, że lubimy się dzielić, że lubimy się awanturować, że lubimy się nie lubić, że lubimy się sprzeczać i lubimy niszczyć to, co Bóg nam w swojej łasce daje. Ja dzisiaj, stojąc w tym miejscu, dziękuję mojemu Bogu za Kościół, który ostał się, za Kościół, którym jestem, który przetrwał najgorsze chwile w swojej historii, za Kościół, który się powolutku zaczyna rozwijać. I powiem wam, że kiedy widzę, co Bóg robi pośród nas, to widzę, że z tego zwiędniętego kwiatka zaczyna powoli, powoli rozwijać się piękny pąk. Jeszcze nie wiemy, co jest w środku. Jeszcze nie wiemy, co Bóg zrobi. Jeszcze nie wiemy, co będzie dalej, ale wiemy jedno, że życie wróciło. Wiemy, że życie wróciło i ono wraca z coraz większą siłą i mocą. Sam chcę uczyć się słuchać głosu Ducha Świętego bardziej niż kiedykolwiek. Ale wszystkim, którzy słuchają tego, życzę, żeby właśnie słuchali głosu Ducha Świętego. Nie słuchajcie ludzi. Nie słuchajcie ludzi, bo przegracie swoje życie. Nie słuchajcie tego ludzkiego narzekania, tej straszliwej zarazy, która odciąga ludzi od wiary, która skłóca ludzi. Słuchajcie Jezusa Chrystusa. Ziemia, ziemia, ziemia. Słuchaj słowa Pańskiego. Kiedyś wołał prorok. I obyśmy my wszyscy, także ta ateńska ziemia, ale przecież tak mi bliska, najbliższa polska ziemia, słuchała słowa Bożego.